Bardzo piękna koszula do dresa, to jest to, co szanuję, postaw majtka. No ale to dobrze, że w ogóle mam jakiekolwiek. Dzień dobry Państwu, witam Was. Dwóch przeciętnych. O nie, ja od wczoraj już nie. Ja jednak nie. Po wczorajszym lesie przysiedziałem całą noc oglądając cały kanał Roberta Gryna. Przeczytałem książkę pana Kiyosakiego. I już teraz wiem. No teraz już wszystko wiem. Co? No popatrz, jak patrzę na ciebie, widzę przynajmniej 73 oznaki tego, że jesteś absolutnym przeciętniakiem. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, o czym mówię, mam tylko kartę do kliknięcia tutaj, ale najpierw obejrzyjcie ten odcinek i zasubskrybujcie oczywiście nasz kanał, jeżeli chcecie nie być jak 98% populacji, która będzie zawsze przeciętna. I dziś, drodzy państwo, również nieprzeciętny wynalazek tym razem. I ten wynalazek bardzo dobrze się sprawdzi po dwóch dniach czy trzech dniach jedzenia po dach. Bo będziemy dzisiaj mówić o toaletach. Ale zrobiłem telewizyjnie. Ja myślę, że mnie jeszcze zatrudnią. Cały czas to wierzę. Takie robię segwaye, że po prostu... Firma wymyśliła niewygodne toalety, żeby ludzie nie marnowali czasu w pracy. W brytyjskim urzędzie patentowym został właśnie złożony projekt, który wygląda tak, jak na zdjęciu teraz widzicie. Z daleka wygląda jak normalna toaleta, ale ta toaleta jest pochylona pod kątem 13 stopni. Twórca projektu twierdzi, że one są budowane celowo tak, żeby były niewygodne, żeby nie dało się wysiedzieć na nich dłużej niż kilka minut. Można by się zastanawiać, a po co robić toalety, na której się niewygodnie siedzi i można siedzieć tylko kilka minut? Karol? Mam takie wrażenie, ja już teraz odpowiem oczywiście na to pytanie, ale ja mam wrażenie w ogóle, że ten pan, który wymyślił te toalety, to jest równocześnie dostawca też do programu Lekkostronniczy Krzesła dla współprowadzącego obok Włodka Markowicza. Ja na tym muszę siedzieć. Jak to było po 5-7 minutach, mam dość. Ja siedzę cały LS, mam nogi 45 stopni. Ale to nie chodzi o to, że mam wielkie jajca, tylko po prostu nie da się tu inaczej siedzieć. Ty musisz się skarżyć na warunki nagrywania w LS-ie. To jest wszystko specjalnie po to, żeby ci nigdy woda sodowa do głowy nie uderzyła, że robię LS, a ludzie to oglądają, tylko żebyś zawsze wiedział, że to jest trudna praca, warunki są jakie są. Masz rację. I nie ma w tym nic złego, warunki są jakie są, Karol. Faktycznie, pan Mahabir stwierdził, że ludzie za dużo czasu marnują w toalecie. Kiedyś jechał sam autostradą, zatrzymał się za potrzebą i zobaczył, że jest wielka kolejka do toalety. Czasem tak bywa, zatrzymuje się na stacjach benzynowych, bywa kolejka. I mówisz, zauważ, co ta kolejka tak stoi? Czemu ludzie wchodząc i wychodząc z toalety trzymają na wierzchu telefony? Połączył kropki, nomen omen, i stwierdził, oni tam siadając na tronie, pewnie zamiast szybko tutaj cyk, pyk, chlup, siup i do domu, to robią tak. Postanowił taką toaletę skonstruować, która sprawi, że mniej czasu będziemy w wygodnych warunkach mogli spędzić na tronie, bo będziemy z niego po prostu zjeżdżać. Wyobraźcie sobie, że nie jest to pierwszy projekt toalety, którą stworzył pan Mahabir, bo już wcześniej zrobił toaletę pod kątem 11 stopni i stwierdził, że było to zbyt wygodne, bo dało się siedzieć nawet 15 minut bez poczucia dyskomfortu, więc tutaj na tej toalecie da się siedzieć maksymalnie 5-7 minut. Ale to jest ciekawe, nie? W sensie, co się dzieje, że mięśnie się męczą. Męczono nóg. Ja doceniam to, że on próbuje podbić rynek toalet na całym świecie. No. Fajnie, ja mam radę. I uwaga, udzielam ją za darmo. Jestem jak... Ach, Karol, dobre rady są zawsze w dobrej cenie. Nie, ja pierwszą za darmo. Za 0 zł. Knowledge. Bo pan chce, żeby ludzie jak najmniej czasu spędzali na toalecie. Ty chcesz mu sprzedać knowledge? Knowledge. Nie musi być wcale pod takim kątem. Źle to rozkminiłeś. No. Ponabijać gwoździami. Gwoździe, rozsypać szkło, jakieś takie żyletki. Jeszcze krócej będą siedzieć. Albo żeby był taki timer. W ogóle nie spodobał ci się mój pomysł. Nie, bo mógłby być na przykład timer w toaletach. I razi prądem w dupę. Tak! I wiesz, ty siedzisz tak... A to tak 5, 4, 3, 2, 1... Co jest ciekawe, projekt pochylonej toalety popiera British Toilet Association. Że jest coś takiego, nie? Organizacja walcząca o lepsze standardy publicznych toalet. Dlaczego pan Mahabir w ogóle mówi, że to jest ważne, żeby coś takiego wdrożyć? Dlatego, że twierdzi on, że brytyjskie firmy, ale na pewno nie brytyjskie, w polskich na pewno to się też zdarza, płacą pracownikom za przeglądanie Facebooka w toalecie. W sensie to on mówi tak trochę ironicznie, że nie po to ludziom płacą, żeby oni ten czas wykorzystywali na siedzenie w toalecie. I myślę, że trochę prawdy w tym jest. Nie... Czy ty właśnie pieniądze Lekkostronniczego deferodujesz siedząc sobie na kibelku? A to znaczy, że ja nie mogę siedzieć... Jak montujesz LS-a, to siedzisz na kibelku? Że robisz takie dłuższe przerwy? No, zmontuję i tak to. A potem nie ma odcinka 18:05? A nie, to Karol. Nina, czemu ty jesteś kilka dni w tych samych ubraniach? Czy wy nie przybieracie tego dziecka? Ja będę nagrywać film. Nie, my nagrywamy teraz film. Nie, ja.
Bardzo ładny sweterek swoim. My nagrywamy film teraz. Tak jak teraz ty powiedziałeś, że my nagrywamy, no. A ona się tak zatrzymała i tak popatrzyła takim chytrym wzrokiem. To wyglądało trochę jak scena z takiego filmu komediowego, gdzie wiesz, sprytne dziecko robi psikusy. Się tak zatrzyma i tak. Myślę, że pan Mahabir ma trochę racji, może nawet dużo, mówiąc o tym, że pracownicy w firmach siedzą w toaletach, na telefonach i trochę, no może nie tracą i marnują czas, ale spędzają tego czasu tam być może więcej niż powinni i to są straty potencjalne dla firm. Więc to jest jedno. Druga rzecz, bardzo ważna. Niezdrowo jest siedzieć na toalecie. No, na toalecie. Człowiek nie jest skonstruowany tak, żeby tam spędzać więcej czasu. Człowiek jest skonstruowany tak, żeby pójść do toalety, zrobić co ma zrobić i wyjść. Są organizacje i są ludzie, którzy starają się edukować, że w zakresie korzystania z toalet, bo jak się okazuje, wcale to nie jest takie oczywiste, jak nam się wszystkim wydaje. I bardzo duży problem z tym, co powoduje, że dłużej siedzimy na toalecie, poza scrollowaniem Facebooka, bo to oczywiście tak, to jest jedna rzecz, ale jest też druga rzecz taka, że toalety generalnie rzecz biorąc bardzo często są niesprzyjające po prostu. Są albo za wysoko powieszone, albo są w jakiś albo sposób za nisko? Niewygodne. Czyli nie, właśnie, za nisko nie, właśnie za wysoko są powieszone. Mhm. I to powoduje, że ktoś musi więcej spędzić czasu na nich. I teraz popatrz, jak on produkuje taką toaletę, to jest jeszcze gorzej. Masz napięte mięśnie nóg, próbujesz zrobić, co masz zrobić, więc wydaje mi się, że będzie jeszcze trudniej. To jest paradoksalnie jeszcze gorsza... A z drugiej strony, jeśli... Ja nie wiem, co to jest British Toilet Association. To, że coś się nazywa Association, to nie znaczy, że muszę temu ufać. A stary, że też trzeba było powołać coś takiego jak British Toilet Association, nie? Nie mam pojęcia, o co chodzi w ogóle. Może to jest pewnie coroczny konkurs na najbardziej ergonomiczne pisuar, nie? I w tym roku wygrały te pisuary. A ten jest dla kogo? Dla Karu? Dla dzieci. A, dla dzieci. No co, może, no dla karmów musiałby też być, nie? Co się ostatnio też dowiedziałem, to pracodawcy mają na pewno kłopot nie tylko z ludźmi, którzy za dużo czasu spędzają w toalecie, siedząc na Facebooku, ale też z tym, że ludzie biorą na przykład przesadnie dużo L4. Właśnie jest jakieś prawo w Polsce, które ma projekt chyba, który będzie miał zakazywać wzięcia po raz drugi L4, jeśli tylko co dopiero wróciłeś z długiego L4. No to nie, i to ludzie się nie zgadzają. To nie ma sensu, no bo niby dlaczego mam nie wziąć nowego L4, jeżeli jestem faktycznie chory? No nie. Po zmianach pacjenci będą musieli mieć 90 dni przerwy między jednym a drugim zwolnieniem, by otrzymać zaświadczenie chorobowe ZUS. To absurdalne, nieprzemyślane, no tak, mechaniczne podejście. Tak. Starają się wbudować jakieś bezpieczniki do systemu, w którym ludzie biorą przesadnie dużo L4 na lewo, typu od znajomego, że wystaw mi tam, bo mnie boli... No i to jest wszystko spoko, nie tymi środkami. To jest idiotyczny pomysł, który jest po prostu, wiesz, mechanicznie, bo ludzie będą przez to, wiesz, no, ludzie, którzy są chorzy faktycznie. Panie doktorze, krew mnie boli. On tak, mam coś na to. Lewoskrętna. Witamina C. O, AliExpress wyćmiałem się. O, o. Coś zamówił Włod. Coś tam zamówił znowu. No pokaż mi. Pokaż mi szczegóły zamówienia. O, kliknij. Nie bój się. Nie. No już stąd widzę, co to jest. Nie. Państwo pozwolą, że przeczytam. Zaczyna się od słowa original, więc jakby, jeżeli zaczyna się od original i AliExpress, to wiemy, że tutaj mamy mecz. i9000X TWS one-to-one. Czy to jest w ogóle, to jest jakiś SEO, czy to jest nazwa? Bo to brzmi jak zbiór tagów. Nasz gołąb pocztowy przyniósł wiadomość. Karol, od kogo mamy tę wiadomość? Od Julii z Gwoźnicy. Jest to województwo podkarpackie. Jaka gmina? Nie wiem, to tylko dla tych, co grają w Telesingo oczywiście. Witam Włodku oraz Karolu. Generalnie nie mam zbytnio nic mądrego do zapytania czy powiedzenia, oprócz tego, że oglądam was jako codzienną dawkę bezbecji, bez której nie umiem funkcjonować w weekendy, ale jako, że Włodek jest szanowny chrobczyc, województwo podkarpackie, to chciałabym przytoczyć w załączonym screenie ciekawą, śmieszną historię z Robczyc właśnie. Pozdrawiam i życzę tłustych i bogato zakrapianych świąt. Dobrze, to idź, patrz przez kamerę. O Jezus, jak on jest w grze! Jaka Nina jest w grze! Jak tylko tatuś pozwolił. Stasia nasza opowiada nam, jak kurier DPD odebrał auto z naprawy po 2 dniach i coś śmierdzi na pace samochodu. Otworzył przesyłkę, a tu zdechły kot. No to ciul pewnie zdechł, kupił nowego kota, takiego samego, pojechał do adresata i daje mu paczkę, a tam kot miałczy. Adresat mówi, panie, ale ten kot miał być zdechły. Brat z Krakowa go wysłał, żebym na cmentarzu dla zwierząt w Robczycach mu go pochował i dopiero kurier się przyznał, co się stało. Ja też nie wiem, o co chodzi w tej historii, ja ci tylko chciałem powiedzieć, że w twoich okolicach, Wódeczku, takie rzeczy się dzieją w twoich okolicach. Co, myszko? To jest papa. Papa. Powiedz, i my, i wy? I my, i wy. I wszyscy już są? Babko. Strony niczy. Strony niczy.